Cześć moi drodzy, ja jestem Krystian, to jest Justyna. Cześć! I witamy w kolejnym odcinku z No Gems Rush. W serii, której zdobywamy legendarną arenę bez wydawania ani grosza na gemy. Jak widzicie, bardzo ładnie Justyna nam to przedstawiła. Dzisiaj mamy Epic Sunday, czyli możemy poprosić o kartę epicką. Dodatkowo mamy jedną kartę epicką za darmo w sklepie i mamy do otwarcia Clan Chest. Teraz poleci intro, a wy macie czas, żeby ustawić łapeczkę w górę. Jedziemy! Jeżeli podobałem Ci moje filmy, nie zapomnij kliknąć subika z dzwoneczkiem. Dodatkowo zapraszam Cię do mojego Instagrama i Snapchata. Dzięki Ci bardzo. Deki, które przygotowaliśmy Wam w dzisiejszym odcinku, wyglądają następująco. Znajdują się w nim Muszkieterka, Walkiria, Szkieleton Army, Fireball, Tornado, epicka karta, Prince, Witchka, no i strzałki. Koszt 3,9, także w miarę ciężki dek, ale łatwo jest się nim obronić. Natomiast drugi dek wygląda następująco. Thompson, Minion Horda, Arszerki, Baby Dragon, Szkieleton Army, Range, Fireball i Prince. Koszt 3,6 eliksiru. Czyli trochę lżejszy. Troszeczkę lżejszy. Dodatkowo z Justyną stwierdziliśmy, że w Epic Sunday poprosimy o Dragona, ponieważ brakuje nam najmniej kart do poziomu trzeciego. Także od razu wysyłamy request jako Baby Dragon. Dobra, no to czekamy, aż dostaniemy kartę i go ulepszymy. Baby Dragon od Destroyer, dzięki. Jeszcze jedna. Thanks. Dodatkowo kartę Justa nam dała ze swojego konta. Pozdrawiamy Destroyera. Pozdrawia całe YouTube, my pozdrawiamy Destroyera. Okej. Okay. Czyli możemy podnieść teraz Baby Dragona na poziom trzeci za dwa koła. Super. Najlepsza nasza karta epicka. No. Już ma damage'a 121 plus 11, okej. Okay. Plus 100 punktów do levelu, ja pierniczę. Mamy coś jeszcze do ulepszenia w tych dekach, które wybraliśmy? Sprawdźmy. Nie. Nie, mamy wszystko już na maksa. To może na początku dek z Prince'em i Tornadem. Okej, okay, battle, to ja pierwszy. I co my tutaj mamy? Morgan Money. Siódmy poziom, oczywiście jak zwykle mamy... Gorzej. Mamy pod górkę. Gorzej. Mamy lepszego przeciwnika. Walkiria standardowo. To co ma dużo HP na początek. Wizard. Co, Fireballem chyba zgasimy, czy nie? Muszkieterkę, co? Dobra. Też się zastanawia ta muszkieterka trochę. Szkieleton Army jak Dragon przyjmie. Boom! Szkieleton Army! Nie! To teraz ty rzucaj Prince'a. Raja Prince'a. Szybkie combo. Prince, Fireball. Dobrze, dobrze nie wyszło. Nie trafił. Mam tornado, może jeszcze coś odciągnę jak się uda? Chyba nie ma sensu. Okej, okay. Patrz, szkieletonek jeszcze bije. A to mały skubaniec. Dobra, trochę też szkieleton armii tak spuszowało. Tornado. Mogłem... Nie, dobrze było jednak. No ciekaw jestem, co z tego wyjdzie. 1868 pucharków, wysoko, nie? Już nawet. Taki nawet? Morgan. Walkiria. Znowu. Oczywiście. Rada. Wow, balon! Balon. Fireball musi być od razu. Boom! Dobrze. Przeżyła muszkieterka, dobrze. To idzie? Nie doszedł. Dobra. Pięknie, jeszcze Walkiria nam wyprzedziła muszkieterkę. Za co się dzieje? Jak super. No, dojdzie chyba sobie to wszystko. To nawet nie ma co atakować. Patrz, na Fireballa. Tak, tu już mamy na Fireballa gaszone. Albo na strzałki. Albo na strzałki. Tak, zobacz ile te strzałki mają. 74, idealnie. Idealnie. Dobra, zagrajmy sobie łyczkę tutaj, bo zaraz poleci tutaj balon. Z pewnością. Ktoś nam kibicuje, pozdrawiamy. Wiernych fanów. Dwie osoby już. Wow. Prince'a, zaskoczenia? A jak? No i ze szkieletem armii bym już. Dobra, dojdzie ten Prince? Nie. Dobra, łyczka spuszowała. Muszkieterka. Na easy. Łyczka. Ten dragon tylko trochę nam przeszkadza. Robimy nie, tak. Nie rzucaj. Jednak trzeba było. Okej, okay, super. Ajajaj, dobra, Prince powinien dojść. No, on też rzuci teraz chyba szkieleton armii, co? Topniemy do tyłu szkieleton armii trochę. Mam słaby nas ten Prince jest, kurczę, drugi poziom, czy taki jest słabiutki. Uuu, strzałki, strzałki.
strzałki. Bum. Aj, ten dragon, kurczę, mega push zadaje. Muszkieterka do pomocy. Chyba nie zdąży już tam tego rozwalić, co? Nie, nie ma opcji. Fireballa jeszcze miał. Fireballa, pęsa rzucaj. Good game. Powiem tak. O, mały boss. Nie było, kurczę, ani za łatwo, ani za ciężko. Ale się udało. Gdyby nas tam podhaczył, to byśmy mogli to przegrać. Pod koniec tych ostatnich sekundach. Dobra, teraz leci Justa. Tym samym deckiem? Tak. Raz ja, raz ty, drugim deckiem. Raz ja, raz ty. Keisha. Haha, no go, no you. No, to fajnie, hahaha. Ha, ha. No, będę robić tak jak ty, Valkyria. Tak. Kurde, witchka. Ja bym zrobił tak, że Prime się roz... Albo nie, Valkyria idzie, okej. Okay. No, muszkieterka. Mhm. Bo Prime zaraz się rozbije o te szkieletonsy, bez sensu. To tu Prime'a dać? Daj na witchkę. I pięknie, ten dragon przejął też Prime'a. Rakieta. Dobra. I gościu teraz został bez eliksiru i idzie na niego mega push. Trzymaj tor... Albo nie. Nie wyrzucam tych strzałek, nie ma. Dobra, sensu. Muszkieterka przejęła idealnie tower, super. Boom. Jeszcze raz. One sobie zginą. Ta na easy, na easy. Znaczy musimy pamiętać, że on ma rakietę, nie? Mhm, to możemy, wiesz co, przyłożyć fireballem. Albo nie. Jednak Witchka. Nie. Witchka. Przed Witchkę Valkyrie obowiązkowo, bo zara poleci jakiś support za giantem, za tankiem. Witchka. Czyli ja bym to zrobił tak. Fireball i wszystko ściągnął tornadem na naszą Valkyrię. Tak? Chyba nie wiem, czy się uda. No, dawaj, dawaj. Niech tą Witchkę podciągnie. Chodź, chodź, tornado. Coś się przycięło chyba. Dobra, super to wyszło. Wyszło idealnie. Super to wyszło. Dragon jeszcze przejął Valkyrię. Elegancja Francja, patrz. Cyk, cyk, cyk. I Prince'a, Prince'a przed. Zdążysz? Nie trafiłaś troszeczkę na most. Ale czekaj. Witchka, dawaj. Gdyby Witchka dała jeszcze szkieletonka. Strzałki trzeba na to rzucić. No okej. Okay. Mogliśmy rzucić tak strzałki, żeby jeszcze w tower uderzyły, ale dobra. Wizard. Valkyria. Obowiązkowo. No. Odepcha go? Nie, nie odepchała go. Dobrze, dobrze, to już starczy. Knajta dał. Patrzcie, jak rzucił to niezdarnie, że Princess Tower nie przejął Valkyrii. No, to jest właśnie fajnie. Największy błąd w Clash Royale. I jeszcze Valkyria mu dołoży? Tak. Jedna z remis, wow, nie, nie mam pytań. Dobra. Teraz go zagniemy, okej. Okay. No może być, tak? I Prince'a z lewej. Dawaj, tu zrobimy... Z lewej? Z lewej. Dawaj, na trzy pojedziemy. Strzałki. Z lewej, tak? Bo idziesz Kleton Army? Nie. Nie. Nie trafił? Wow. Trafił, dobra. Teraz co? Fireball. Fireball? Tak, 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 Fireball, szybko. Szkieleton Army, tornado do tyłu. Dobra, Valkyria jakoś to rozwaliła. Tornado używaj. Po to jest, żebyś odciągała tych przeciwników do tyłu. Bardziej kreską na most. Środek tornada to jest, wiesz, centrum, dokąd on ściąga, nie? Dobra, ale wyszło i tak. Jest co chodzi, nie? Tak, wiem. Tu jest tornado taki zasięg. Jeszcze okrągły? Nigdy nie grałam tornadem, ale... No to już teraz grasz, dlatego to jest właśnie po to No Gems raz, że gramy każdą kartą. Dobra. No co mogę powiedzieć, okej. Okay. Battle Winner 2 na 10, super. Teraz w następnym deku występuje Dragon z Prince'em. To jest najważniejsze combo, będziemy rzucać Prince'a za nim Dragona. Koszt 9 eliksiru. I Range'a. Range'a też ewentualnie na Double Elixirze, ale tak na początku przed Double Elixirem, żeby Dragon nam wszystkie jednostki naziemne zabijał, czy też te latające miniony, Skeleton Army, a Prince miał wyklarowaną drogę, zapierdzielał w tower bezpośrednio. No i jak gościu na przykład rzuci nam rakietę, wiemy, że się spłukał z eliksiru, to rzucamy combo minion horda, range i powinno być po Albo towerze. Jak wyrzuci strzałki. Albo jak wyrzuci strzałki. Dam darara. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mega nick, mega nick. Skośny nie miał... I to... fajny klan. Skośny nie miał w ogóle pomysłu na nick. Mógł sobie napisać no or the idea for name, czy jak to tam się nazywa. Dobra. To sobie niech biegnie. No. Jednak nie. Miniony. Bum. Aj, fire spirity. W ogóle źle zagrałem tego Prince'a od początku, co ja zrobiłem? Po co ja wyszedłem Prince'em za King Towerem? Nie wiem. Nie skupiłem się, dobra.
Dragon doszedł jakimś tam... Cudem. Cudem, dokładnie. Co? Arszerki. Arszereczki do pomocy. Arszerki. Wiemy, że ma Hog Ridera, Goblin Baryłkę. To nie wyrzucaj teraz tą... Aha. Muszę. Teraz akurat, dobrze. Arszerki się cofną? Nie wiedziałam, że wyrzuci tego Hoga od razu. Nie uderzy, już myślałam, super, że uderzy. Super, no. O, PK. Takie jest szybko, łatwo zgasić. Chyba, że ma zapa. Zawsze jak rzucacie szkieleton armii na pekę, to na sam środek peki rzućcie. Dawaj Prince i miniony. Dobra, Prince. Minion hordę chyba z lewej. Nie, Dragon do pomocy. Arszerki jeszcze. Bo on teraz rzuci szkieleton armii, patrz. Nie, Goblin nie wiedział co rzucić. Nie wiedział co rzucić. To jest push, mega. Dobra, po nim. Tu super wyszło ta combo. To tu się broń, bo zaraz pewnie rzuci Hoga. Z pewnością tak będzie. Tombstone. Dobrze, że ulepszyliśmy tego Dragona jednak. To te Fire Spirity nie dojdą. Nawet Tombstone'a nie zahaczyły. Super. Skarmi. Tak samo skarmi na Goblin Baryłkę. Wtedy te gobliny zamieszanie wpadają i nie wiedzą co mają zrobić. Atakują wszystko po kolei. Dobra, i patrz teraz. Boom! Ale wow, pięknie! Wow. Jeszcze to tego... ci wyszło, to ci wyszło. Pochwała? Pochwała? Pochwała. To nie, zła pochwała. No teraz uważaj. Miniony. Nie! Nie trafiłem w Hoga, fucken! Co? Nie dotknął. On miał range'a? No. Range'a ma na Hoga na range'u, nie? Nie dotknął wieży nawet. Dobrze. Ale już się z desperatem strasznym. Tak, stresuję się za mocno gościu. Ja mu zrobię Prince'a bezpośrednio pionowo. Do tego minion horda na range'u. Range. Ale co się dzieje? Jeszcze szkieleton armii dobiło. GG. GG. Mega, mega deck, tylko trzeba chwileczkę poczekać. Się zastanowić. Nie rzucać na pewno Prince'a za King Towerem jak ja na początku. I Golden Chest. Golden Chest. Nawet. Super. 1938 pucharków. Jak my zaraz mamy Royal Arena już? Później co jest? Frozen Peak. Frozen Peak. Jezu, ile ja siedziałam na tym Frozen Peak. Ja też, najgorsza arena. Tak. Dobra. Ciężko. Justa, teraz jedziesz ty tym deckiem. Sprawdzimy. Sprawdźmy. Jaki poziom? 8. Wow, floor. Floor. Los Kiwis, to nieźle. Los Kiwis na florze, dobra. Thompson na środek. Tak, pewnie dostaniemy Fireballem na dzień dobry. Nie? Cicho? Nie? Jednak nie, dobra. Arszerki. Arszerki, pewnie, że tak. Akurat z lewej strony sobie pójdziemy. Baby Dragon i Fireball, chyba. Fireball. Oto masz Fireball. Boom, pięknie. Oto właśnie jest ten Fireball w tym deku. No, same sobie poszły szkieleton armii. Mhm. Które miejsce rzuci? Centralnie na tower. No to jest najgorszy rzut. A teraz zostaliśmy Fireballem. No mówiłem, coś... Rzucę przed... Prince'a. Tak. I nie wiem... Dobra, Range'a. No wyrzucił Fireballa. Dawaj Range'a. Kurczę! To może jeszcze zdążymy. Jeszcze może zdążymy, uwaga! Nie. Nie. Kurde. My nie mamy żadnych strzałek, dlatego nie? Tylko po tego to właśnie jest Dragon. Mówię, że w tym deku jest potrzebny właśnie Dragon. Do tego combo z Prince'em. Og na piątym, patrz, już prawie dojdzie. Doszedł. Wow, dobrze, tylko raz uderzył. Tylko. Super. Wizard, Fireball chyba, co od razu? Czy czekamy na... Printom? Muszkieterkę, na muszkieterkę czekamy. Dobra, teraz Fireball. Bum, pięknie. Nie dotknęli nawet wieży. Dobrze, poczekaliśmy jednak na muszkieterkę. Mm-hmm. Trzeba pamiętać, jakie karty też gościu ma, wtedy jest najłatwiej... Skarbić. Wyjść z opresji, tak. I znowu to sam rzut w ten samo miejsce. I teraz... Nie, teraz my nie ryzykujemy. Czekamy. Teraz my rzucimy Prince'a, Dragona, Range'a. Widzisz? No, czekaj, teraz trzeba... Tak, gdzieś tutaj Dragona, okej. Okay. Dragon powinien to zabić. I teraz Prince'a szybko, na most. Prince, pięknie, Range. Range, Prince, Range. I rura. Tum-tum-tum-tum-tum. Boom! Idealnie. A to co, że szkieleton armii? Patrz, co tam się dzieje. Pięknie, pięknie nam to idzie. Szkieleton armii to właśnie po to są taka karta niższa jak arszerki, że się tam obroniła. Hog leci. No nie wiem, czy nie minion horda przypadkiem. Jeszcze Hoga nie trafiliśmy, dobra. Szkieleton armii. Minion horda, dobra, dobra. Udało się. I range, 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 range. I jeszcze ten szkieleton armii dobiegnie.
O, tak? Co się dzieje? Nie, nie udało się. Dawaj, Skeleton Army, rób tam metę. Co, Dragon? Tak, Dragon. Dobra. On ma hoga? Tak, ma hoga. Skeleton Army. Dobrze. Widzisz, teraz z tej strony rzucił Goblin baryłkę. Prince, Minion Horda. Dobra, range. W sumie takie coś może być. Boom! Jest! Piona, ładnie to weszło. Bałem się, że ta Minion Horda nie wejdzie. Okej. Okay. Sprawdziliśmy już dwa deki. Ty wygrałeś dwa razy, ja wygrałam dwa razy. Także jak najbardziej te deki się sprawdzają. Tak wyglądał pierwszy dek, a tak wyglądał dek numer 2. Także mordeczki, pamiętajcie, żeby stawić łapeczkę pod tym odcinkiem. I oczywiście subskrybujcie kanał. Dokładnie, a my widzimy się już w kolejnym odcinku z No Gems Rush. Cześć! Cześć.